Serce daje moc. To hasło koncertu charytatywnego, który odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury już w tę niedzielę. Dla Maxa i Huberta, walczących o swoje zdrowie, zagrają zespoły z Leszna i okolic. Wiemy, że ludzie, którzy wspierają ich, to naprawdę ogromna rzesza, dlatego też myśleliśmy o tym, organizując kolejne wydarzenie i myśląc w ogóle o wydarzeniu, żeby to była taka akcja, która nie tylko będzie coś brała, coś zabierała im, ale też dawała ludziom. I myślę, że taka inicjatywa koncertu to jest w ogóle fajny pomysł, szczególnie dla ludzi, którzy chcieliby po prostu ciekawie, fajnie, przyjemnie spędzić czas z rodziną w niedzielne popołudnie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się grający bluesowe i rockowe rytmy Droga do Nieba i Grand Pass, metalowa kapela Good Evening, rockowy duet z Kłukowa i grający muzykę rozrywkową zespół wokalny Trio. Wystąpią także muzykalni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 3. Na koncercie odbędą się też aukcje charytatywne. Licytacje są o tyle ciekawe, że mamy bardzo dużo, bardzo fajnych fantów podarowanych nam przez tutaj lokalne i nie tylko lokalne firmy, usługodawców. Także od voucherów, przez karnety, przez wyjazdy nad morze i w góry, przez różne fanty, piękne rękodzieła. Bardzo, bardzo dużo pięknych rzeczy mamy. Wstęp za symboliczną wpłatą do puszki. Początek wydarzenia o godzinie 16.